Za nami 24 turniej dobroczynny w futsalu na rzecz półtorarocznej Mai, która posiada wrodzoną wadę ośrodkowego układu nerwowego. W turnieju wzięło udział 10 drużyn, a całkowity dochód z imprezy zostanie przekazany na leczenie Mai. Turniej, to jak już zaznaczyłem, jest to 24. 24 lata Towarzyski Klub Piłkarski Gaciusie wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Tarnowie w Mościcach, który nam pomaga w tym, udostępnia halę, wykonuje cegiełki i wspólnie staramy się pomóc dzieciom. Celem naszym i zarządu całego jest to po prostu wsparcie i pomoc. Mam sporo osób zaangażowanych w tą pomoc i w organizowaniu. Posiadamy dużo koszulek, które wystawiliśmy tutaj na licytację. Jest to, też koszulki są wystawione na Allegro i nie tylko, bo i pomoc na przykład Polskiego Związku Piłki Nożnej, który przysłał nam piłkę z podpisem prezesa Bońka. Mamy koszulkę Właszczykowskiego, który gra w reprezentacji Polski. No wiele koszulek między i żużlowców, i piłkarzy, i różnych klubów. Piłkarzy, którzy przyszli nam z pomocą, abyśmy jak najwięcej zebrali tych pieniążków. Turnieje, myślę, że ta nasza akcja jest bardzo wspomagająca rodzinę, bo rodzina przez taką kwotę, którą zbierzemy, no to potrafi zwiększyć rehabilitację dla dziecka i jest to od nas bardzo duża pomoc. Organizatorem turnieju był Towarzyski Klub Piłkarski Gaciusie z Tarnowa.